Piłkarze Lechii Sędziszów Małopolski 18 marca rozpoczęli rundę rewanżową sezonu 2016-17 w klasie okręgowej Dębica. Sędziszowianie przystępują do wiosennej rywalizacji z planami gry o czołowe miejsca. Lechia wymieniana jest w gronie drużyn z aspiracjami na czwartą ligę. To nie będzie łatwe zadanie, czego nie ukrywa prezes klubu Marek Zięba. Na pewno będzie ciężki. Pięć drużyn tych czuba tabeli będzie walczyć o awans. Do tego pewne zmiany, które nastąpiły w lidze, to znaczy trzy drużyny wycofały się z rozgrywek. To jest Brzostowianka, Podleszany i Kolbuszowianka, która połączyła się z Sokołem Kolbuszowa. No też będzie to powodować pewne perturbacje. Ligowej rywalizacji nie będą ułatwiać pauzy, które nastąpiły po wycofaniu zespołów z dębickiej klasy okręgowej. Od 20 kwietnia do prawie połowy maja będziemy pauzować. Musimy sobie też znaleźć wtedy jakiś sparing partnerów, bo drużyna nie może mieć takiego okresu roztrenowania. W drużynie, której szkoleniowcem jest Paweł Idzik, nie doszło do większych zmian. Pozyskaliśmy Arka Grobelnego, wrócił do nas po dwóch latach przerwy, natomiast pozostała ekipa jest taka jak w poprzednim sezonie. Sędziszowskiego zespołu nie ominęły kontuzje. Odnowił się uraz Tomaszowi i Magdoniowi. Przerwę spowodowaną kontuzjami będą mieć także dwaj inni futboliści sędziszowskiej ekipy. No niestety nie udało nam się też uniknąć kontuzji w zespole. No, taka najpoważniejsza to jest Kuby Makucha, który zerwał wiązadła i pewnie przez najbliższych 6 tygodni będzie pauzował. Darek Wszołek również też ma naciągnięte coś kolano i też nie może w tej chwili grać. Zimowy okres przygotowawczy sędziszowskich piłkarzy obfitował w mecze kontrolne, co powinno procentować w lidze. No rozegraliśmy chyba 11 sparingów, wygraliśmy 9. No bardzo dobrze to w okresie przygotowawczym wyglądało. Lechia to nie tylko seniorska drużyna. W klubie nie zapomina się o szkoleniu młodych adeptów futbolu. Szkółka cały czas funkcjonuje. Nawet dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze z przedstawicielami ekipy z Ukrainy, która przyjechała na turniej szachowy. Również mają taką małą szkółkę dla dzieci. Chcą przyjechać do nas w kwietniu na turniej. No na pewno taki zorganizujemy. Być może nawiąże się jakaś współpraca, że też uda się naszym dzieciom tam do nich pojechać. Inauguracyjny pojedynek rundy wiosennej seniorzy Lechii przegrali 0-1 z Sokołem Kolbuszowa Dolna. Jej kibice wierzą, że to pierwszy i ostatni wiosenny mecz ligowy bez punktowych zdobyczy.